bardzo przeżyliśmy emocje, polubiliśmy obie panie, zakochaliśmy się w tym panu. Nie mówmy za państwa jeszcze. Oczywiście, oczywiście. No i na koniec dostaliśmy pewną informację, która, jak sądzę, pomogła nam przeżyć dyskomfort, intymności tej całej historii. Natomiast wprawiła nas w pewną konfuzję. Znaczy, nie wiem, tak, nie? Pierwsze pytanie jest o co obejrzeliśmy i skąd się... Ja może zacznę od początku projektu. Ja właściwie chciałem zrobić film o czym innym. Ja chciałem zrobić film o mediacjach rodzinnych, mediacjach rozwodowych. To jest takie narzędzie, które pozwala ludziom, którzy się rozwodzą, są w stanie wojny, się lepiej ze sobą dogadać, głównie na dobre dzieci, które mają. I takim parom często sąd mówi, no to spróbujcie się państwo zmediować, czyli ustalić warunki tego rozwodu między sobą, żeby jak przyjdziecie na salę sądową, to żeby było z górki łatwo, żeby nie było wojny, żeby nie było tego, że jeden adwokat napuszcza swoich klientów na klientów drugiego adwokata po drugiej stronie, żeby to nie była wojna i jatka, bo cierpią dzieci najbardziej, tylko żeby się wszystko skończyło szybko i jakoś tak załatwione było skutecznie. Z tym projektem w ogóle przyszedł do mnie mój kolega, Francuz, który po prostu postanowił odmienić swoje życie. On był dyrektorem jakiejś korporacji, a pomyślał sobie, będę teraz mediatorem. Zrobił 80-godzinny kurs mediacji i powiedział, słuchaj Paweł, to jest film, stawiaj kamerę i będziemy kręcić. Ja mu powiedziałem, no wiesz, ja bym bardzo chętnie postawił kamerę, ale załatw zgody bohaterów, bo nie wydaje mi się to możliwe, żeby ktoś w takiej sytuacji życiowej się w ogóle chciał pokazywać, nie? W tak intymny, w tak dramatyczny, w takim momencie, no, takiej złości na partnera czy partnerkę. On powiedział, załatwię. No i rzeczywiście po 3 tygodniach dzwoni i Paweł mówi, mam parę. No to zaczęliśmy kręcić. Rozwodzili się, rzeczywiście, pozwolili się filmować w czasie tych mediacji. 4 sesje nakręciliśmy, tak dokumentacyjnie, bo to ja wiedziałem, że to jeszcze nie jest ani forma filmowa odpowiednia, ani to nie jest też, nie są jeszcze ci bohaterowie, no ale jak to w dokumencie, no od czegoś trzeba zacząć. Prawie nigdy mi się nie zdarzyło, żebym od razu miał bohaterów na samym początku, że to są już na pewno ci z pierwszego dnia zdjęciowego. Nie no, to jest cały proces, o którym potem opowiem. No w każdym razie, ja myślę sobie, no dobra, to ja piszę scenariusz, tutaj zaczynamy robić ten film. Ustawiliśmy się z kamerą w takim centrum mediacyjnym w Warszawie, to się nazywa Komitet Obrony Praw Dziecka. Dogadaliśmy się z paniami mediatorkami, które tam pracują, że one będą przez telefon już pytać, jak ktoś będzie dzwonił, żeby się umówić na pierwszą mediację, czy się zgadzają na obecność kamery. No to nikt się nie zgodził. No to pomyślałem, no dobra, no to w takim razie zróbmy inaczej. Postawmy tę kamerę, zapalmy te światła, oni będą wchodzić do tego pokoju, a my będziemy mówili, a kuku, a jeszcze mamy dla państwa taką niespodziankę, bo tu jeszcze są kamery, czy państwo nie macie nic przeciwko temu. No pomysł śliski, nie? Dosyć. Ale zaczęło funkcjonować troszkę lepiej, no bo to już taka sytuacja, że my rozstawieni, im trudno było odmówić. No ale oczywiście ja ich informowałem, że dopóki nie podpiszą zgody na ten materiał, który ja nakręcę do użycia swoich wizerunków, no to ja nie mogę tego filmu, nie mogę w filmie użyć tych materiałów. Na własne ryzyko nakręciliśmy na moje, no 5-6 może takich różnych mediacyjnych spotkań różnych ludzi. No bo dosyć ciekawe, ale nie bez rewelacji póki co. No i ja się z nim umawiałem tak, że za pół roku zadzwonię, czy jak może już będą po rozwodzie i zapytam, czy teraz już państwo się zgodzicie na to, żeby być w tym filmie. No i oczekiwałem pół roku, dzwoniłem, oni mówili, o nie, proszę pana, teraz już jest tak dramatycznie, że w ogóle w żadnym wypadku się nie godzimy. No więc, krótko mówiąc, po 1,5 roku takich właśnie podchodów, albo żeby państwo byli uprzejmi, a my tu chcemy dobrze dla wszystkich, no takich już wykorzystania całego arsenału środków reżyserii dokumentalnej celem namówienia bohatera na udział w filmie, no musiałem odpuścić. A właściwie no, prawie odpuściłem, ale miałem niezwykłe szczęście, ponieważ akurat do Polski przyjechała taka przyjaciółka naszej rodziny, która na co dzień mieszka w Danii i tam pracuje jako psychoterapeutka od ofiar. No trudny temat, bo to głównie pracuje z uchodźcami, którzy przeżyli torturowani, gwałceni gdzieś tam u siebie w kraju albo po drodze i, no, i, no,
no, nieistotny, no, w każdym razie z wielkim doświadczeniem spraw trudnych. To jest, no, ona się nazywa pani Ale Czeska. No i powiedziałem, droga Alu, no wiesz, ona mi zada mi jedno pytanie takie terapeutyczne, mówi, a ty wtedy, Pawełku, taki jesteś smutny. Czy mi się wydaje? Ja mówię, nie, Alu, nie wydaje ci się, po prostu jestem smutny, bo nie mogę filmu zrobić, bo ludzie się nie zgadzają. No, o czym robisz film? No, powiedziałem o czym. Ona mówi, słuchaj, to w ogóle, to jest też ciekawe, ale mam dla ciebie lepszy pomysł. Postaw kamerę normalnie w gabinecie psychoterapeuty, tam się naprawdę dzieją rzeczy fascynujące. Ja mówię, no ale słuchaj, to jest niemożliwe, przecież tu mi ludzie odmawiają, bo tam to już nie tylko odmówią, to jest w ogóle nieetyczne, jaki psychoterapeuta się zgodzi na to, żeby postawić kamerę tam u niego w gabinecie w czasie sesji. Ona powiedziała, słuchaj, zrób tak, weź dowolną parę ludzi z jakimś mniej więcej podobnym doświadczeniem, którzy nie są rodziną w życiu prywatnym, przyprowadź ich do mnie. No i zrobię prawdziwą sesję. Ja nie wierzyłem w to, mówię, ale jak to? Przecież, no, mówię, słuchaj, zobaczysz, oni wejdą w rolę ojca, syna, męża, żony. Zanim się zorientujesz, to po prostu oni już nimi będą. Mówisz mi, ja mam doświadczenie, ja też stosuję takie techniki z moimi pacjentami. Czasami jak nie można zaprosić do gabinetu czyjegoś ojca, matki czy żony, bo nie chce albo nie żyje, to się zamiast tego na tym gorącym krześle stawia kogoś takiego w podobie, z podobnym tematem i to pozwala dialogu jakby przepracować te sprawy, które są prawdziwe. Ja nie bardzo wierząc się na to poszedłem, bo nie miałem innego wyjścia zupełnie, nie? No i zrobiłem casting na początek na... Miałem taką znajomą, która jest DDA, czyli dorosłym dzieckiem alkoholików i ona jest po terapii już wiele, wiele lat, więc to nie było dla niej ryzykowne, że ona weszła w tę rolę jeszcze raz. I takiego mojego kolegę, o którym wiedziałem, no, że chyba pije dosyć dużo, ale nic mu nie mówiłem, o czym będzie rozmowa. No i przeprowadziłem, powiedziałem, że jesteście mężem i żoną. Może tematem jest alkohol, nie wiem, ale to przecież terapeuta jest od tego, żeby zapytać, z czym żeście przyszli, a nie ja. Dajcie ze swojego życia, ja nie będę pisał żadnego scenariusza tego spotkania, bo wy to zrobicie dużo lepiej i prawdziwie niż ja bym wymyślił. No. No i tak też się stało, to znaczy oni dosyć szybko weszli w tę rolę, ta dziewczyna, Monika, no niezwykle w sposób taki przyjmujący i taki fizyczny reagowała na to. Reagowała na to, co się dzieje. Zaczęła opowiadać o swoim ojcu, jak on pił, jak ona była małą dziewczynką, jak widziała, jak on się przed nią chował, jak pił i jak po nią pijany przyjeżdżał samochodem do szkoły i jak nauczyciele puszczali ją, pozwalali jej wsiąść do tego samochodu. No i rozegrała się naprawdę prawdziwa tam psychodrama między nimi. On się bronił, udawał, unikał, no tak tam nie byli parą. No i pomyślałem sobie, kurczę, wreszcie mam sposób na to, jak zrobić ten film. Ja po prostu skastinguję ludzi, którzy no, mają gdzieś podobną historię życiową, czy podobny kłopot. Połączę ich w pary. Staną się rodziną prawdziwą na te 50 minut trwania jednej sesji, a może przyjdą na następną sesję też, a może jeszcze następną, zobaczymy jak to pójdzie. I w ten sposób ten film nakręcę. No i daliśmy ogłoszenie na Facebooku, że szukamy ludzi, którzy się chcą w takim eksperymencie wziąć udział. Napisaliśmy uczciwie, że chodzi o taką psychoterapię w cudzysłowie, czy na sucho, czy eksperyment filmowy. Dla wielu ludzi to była szansa też na to, żeby w ogóle spotkać się z prawdziwym psychoterapeutą, bo to im oferowaliśmy w ramach tej wymiany usług, my im sesję, a oni nam siebie. Spotkałem się z ponad setką ludzi różnych, którzy zachęceni tym ogłoszeniem, no, odezwali się, że oni by chcieli. Przesłuchałem ich na razie tak wstępnie, reżysersko, z czym by mogli ewentualnie przyjść do psychologa wtedy, jaka jest ich historia życia. No i potem zrobiłem sobie taką tablicę w domu, na każdej była fotografia, zdjęcie każdego, z którym rozmawiałem i najkrótki opis tego, jakby jaka jest historia. No i potem się zacząłem bawić troszkę fabularnie, tak, że no, gdyby ta pani z tym panem, albo ten pan z tym synem, albo no, w różnych konfiguracjach. Zależało mi też na tym, żeby, no, żeby bardzo różne tematy się pojawiły. W tych rodzinnych kłopotach tam, no oczywiście królował alkohol, no, bo nie wiem dlaczego, no,
tak to jest u nas. Potem były no, zdrady, potem były jakieś nie konflikty właśnie rodzice-dzieci. No, miałem w pewnym momencie taki trochę szalony pomysł, żeby tak jakby powiedzieć pół Warszawy przeterapeutyzować na okoliczność tego, co dzisiaj nas gryzie, gnębi, męczy. No, też była choroba w rodzinie, czy depresja, czy no tak. No i rozpoczęliśmy, krótko mówiąc, procedurę, która polegała na tym, że mieliśmy trzech psychoterapeutów. Pan De Barbaro, który się włączył jeszcze troszkę później, pan Andrzej Wiśniewski, świetny psychoterapeuta, który nie ma go już z nami, niestety umarł 2 lata temu już. I Ala Leczeska, czyli znajoma mojej rodziny, która ten pomysł mi podrzuciła. I tak trochę losowo sadzaliśmy ich naprzeciwko tego terapeuty, bo on akurat był wolny, dostępny. I zbieraliśmy materiał dosyć ciekawy, wydaje mi się. No na pewno ciekawszy niż ten materiał z tych mediacji uprzednich. No i jakby to powiedzieć, no podobało mi się, że tak oni tak prawdziwie emocjonalnie reagują, że się otwierają, że są no i właśnie i łzy i czasem było przemyśli, zastanowienie, ale to ciągle jakby ciężko było złapać taką terapię, psychoterapię w procesie, czyli zobaczyć, jak się ludzie pod wpływem tych spotkań no naprawdę zmieniają wewnętrznie, jakoś duchowo. I w pewnym momencie trafiliśmy na tę parę właśnie Ewa i Hania. Akurat ich nie castingowałem facebookowo, tylko Ewa jest po prostu, ma córkę, która jest najbliższą przyjaciółką mojej córki młodszej, a Hania z kolei jest przyjaciółką mojej starszej córki, więc tak jakoś Ewę znałem, no siłą rzeczy, bo żeśmy razem dzieci odprowadzali do przedszkola, no ale nie przyjaźniliśmy się, no po prostu tak jak to rodzice, no co to w szatni rozbierają swoje dzieci, a potem je zostawiają, mówią sobie do widzenia i każdy dostał swojej roboty. A Hanię w ogóle poznałem jakoś w maju, czyli właściwie na tydzień przed zdjęciami. No ale w każdym razie każdą z nich się spotkałem osobno, żeby przepytać, z czym by poszła. Hania by poszła ewidentnie z matką i z tym kłopotem, który był porozwodowym kłopotem, z tym ojcem, którego nie było i no tak jak tutaj właśnie jak było widać i czuć. Natomiast Ewa mówiła, a ja to bym poszła z jakimś moim partnerem. Bo ona miała dwóch, z każdym miała dziecko. Ma naprawdę w życiu właśnie tę córkę, ale ma też syna. I tak się jej oczy zaświeciły, że już wiedziałem, że szuka jakiejś zemsty na tych partnerach. Dlatego myślałem, że to nie tędy droga. Więc słuchaj, ale gdybyś miała z dziećmi swoim pójść, to z kim byś poszła? Nie, no to z synem raczej. No a dlaczego byś nie poszła z córką? Nie, no z córką to jakoś tak tam nie bardzo, wiesz. Ja mówię sobie, myślę, że to jest właśnie to dobrze, że nie bardzo. No bo im bardziej nie bardzo, tym właśnie może być ciekawie. No i te dziewczyny usiadły w tym gabineciku takim przystosowanym do potrzeb filmowych. Tak jakoś tam go scenograficznie zrobiliśmy z ściany na szaro, nie? Spotkało się 10 minut przed pierwszym wejściem, przed tym, jak usiadły przed 3 kamerami, które tam były rozstawione. No i spektakl się zaczął, bez żadnych, właściwie 2 słowa im powiedziałem, no, matka, córka, rozwód, co jeszcze tutaj, no chyba nie mieszkacie razem, Hania, ty chciałeś, żeby mama przyszła, no to przyszła, no to i tyle, nie? No i nagle się zaczął ten show, no znaczy show, to słowo, ale nagle się wgryzły się w siebie właściwie od pierwszej chwili, jakoś to widocznie czujnie je wybrałem, nie? Że no, ta historia z Wigilią, i ten cały, bo to jest początek, no to jest, rzeczywiście to jest pierwsze 5-7 minut materiału. No i potem jak zobaczyłem, że to tak dobrze idzie, no to następną sesję, następną i następną, tak aż do 5 sesji pociągnęliśmy. I wtedy w montażowni z Dorotą Wernerszkiewicz, świetną taką moją montażystką od lat, znaczy nie tylko moją, ale no, moją ulubioną, postanowiliśmy z bólem, ale jednak wyrzucić dobry materiał z 25 innych sesji i zostawić tylko te 5, które Państwo zobaczyli, nie w całości oczywiście, bo to wymagało żmudnego procesu obróbki, montażu i skrótów. Ale co ciekawe, to te sesje były tak czujnie przez pana terapeutę, przez pana De Barbaro prowadzone, że
Właściwie ani razu nam się nie zdarzyło coś, co w dokumencie jest standardem, wiesz. No, że się scenę nakręconą u ostatniego dnia zdjęciowego daje na początek filmu, nie? Że on tak jakby dramaturgicznie tak to zagrał dobrze, tak to chwycił, nie? Tak to wyreżyserował w pewnym sensie, że no, skracaliśmy, nie? Bo przecież nikt nie wytrzyma 5 razy 50 minut, no. Taki in extenso w całości tych sesji, to trzeba było to właśnie już zagęścić. Ale nigdy nie zamieniliśmy nawet dialogu jakiegoś na wcześniej czy na później, bo bardziej pasowo. No to tak trzeba, że po prostu nie trzeba było. No to tak w skrócie właśnie wygląda pokrótce historia realizacji tego eksperymentalnego, dokumentalnego jednak filmu, ponieważ to jest najbardziej dokumentalny film z moich filmów, bo ani razu nie zrobiłem numeru pod tytułem przepraszam, czy pan był uprzejmy jeszcze raz powtórzyć, bo się nie nagrało, albo czy pani jeszcze mogłaby raz tak zrobić, bo pani była nieostra troszkę. To, co się robi przecież niezwykle często, bo no to pochodźcie sobie tu pod tą ścianą, no reżyseruje się filmy dokumentalne, nie? Widzi się jakieś sytuacje, które są potencjalnie ciekawe, ale kombinujemy na ogół, żeby jakoś jeszcze tutaj coś docisnąć, nie? Albo zobaczyliśmy coś, czego nie nakręciliśmy, i nasi bohaterowie muszą to niejako odegrać potem. No nie było tutaj tego. Kamery, trzy kamery ruszały, 50 minut sesji, w ogóle ja nie interweniowałem, bo uznałem, że najlepiej de Barbaro wie, jak to prowadzić. Ja mu nie wiem, kiedy ma skończyć, bo on dobrze wiedział, kiedy ma skończyć. My tylko obserwowaliśmy, to jest czysto obserwacyjny dokument, nic więcej. Czy ktoś chciałby tutaj się dorwać do głosu i powiedzieć nam na przykład, czy to działa, czy to działa, czy uwodzi? Jestem ciekawa, czy bohaterki odczuły jakąś satysfakcję, czy w rzeczywistości może coś im pomogły te rozmowy? No, wie pani, ja myślę, że zdecydowanie tak. To znaczy miały okazję powierzyć, czy też wyrzucić się poza jakieś uczuć uwierających w bezpiecznej sytuacji, w której nikt ich nie oceniał, nikomu nie zadawał ich bólu, ponieważ mówiły to do matki czy córki w cudzysłowiu, a wprost do żywej. Matki, pamiętam, że Hania opowiadała, że w czasie zdjęć między sesjami pojechała do swojej mamy, bo ona jest gdzieś z północy Polski i tak zachęcona tym sposobem rozmowy, który przyjęła taki terapeutyczny, próbowała z mamą prawdziwą, jej żywą, rozmawiać właśnie w taki oto sposób. No i mama dosyć szybko ją niestety schodziła, zaczynają krzyczeć, powiedziała, ty mnie do grobów pędzisz, nie możesz mi takich rzeczy mówić. No jakby nastąpiło to, co zawsze, ale ja myślę, że one doznały ulgi takiej osobniczej, bo to czasem ta ulga nie polega na tym, że to powiedzieć, no, że to jeden do jednego się przeniesie z filmu w życie, czyli że ona sobie poprawi, córka, relację z mamą w życiowo. Nie, ona sobie poprawi relację sama ze sobą, jak mi się wydaje.